Witam, nazywam się Anna Legan, jestem doradcą zawodowym, prowadzę warsztaty na Uczelni Kwiatkowskiego dotyczące poszukiwania pracy i efektywnych dokumentów aplikacyjnych. Czego rekruter szuka w Twoim CV? Rekruter szuka przede wszystkim efektów Twojej pracy, wyników, odpowiedzialności, tego jak dużym zespołem zarządzałeś, tego jak duże zyski przyniosłeś dla firmy, tego jak duży wkład swojej pracy wniosłeś do danej działalności. Będzie to dla niego na pewno impuls, żeby zaprosić Cię do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Rekruter chce wiedzieć, że w przypadku tej firmy, do której chcesz się dostać, Twoje działania, Twoje zachowania będą wpływały na zysk i na zdobycie celów, które sobie zaplanowali. Przygotowując swoje CV, wygrywające CV, musimy mieć świadomość, że mamy wpływ na każdy z etapów procesu rekrutacji. Mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał ten dokument, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę z rekruterem, z potencjalnym pracodawcą. Musimy przygotować się do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Musimy znać firmę, znać zespół, znać to, czym firma się zajmuje czyli wiedzieć, jaka kultura organizacyjna panuje w firmie, czym dane stanowisko będzie się zajmowało i jak będzie wpływało na całość procesów działających w firmie. Tylko wtedy nasze wygrywające CV będzie. Etapem do zatrudnienia i do umożliwienia nam otrzymania najlepszej pracy. Wygrywający CV, i co będzie dalej? Czekamy dwa, trzy tygodnie, dzwoni rekruter. Jeśli nie zapiszemy sobie wcześniej oferty pracy, nie przemyślimy, dlaczego ta firma jest najlepszą firmą dla nas, nie zapoznamy się z ofertą pracy, są bardzo nikłe szanse, że rekruter zaprosi nas do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Powinniśmy być świadomi, że na każdym etapie poszukiwania pracy i tuż po wysłaniu CV rekruter może się do nas odezwać. Na nas spoczywa odpowiedzialność, żebyśmy byli przygotowani i czekali na rozmowę z rekruterem niezależnie od pory dnia czy nocy.